na deptaku właściwie przez cały rok tętni życie. Słychać gwar rozmów, czuć zapach kawy i lokalnych wypieków. Będący centrum życia Polanicy deptak ciągnący się ulicą Zdrojową zaprowadzi nas do urokliwych zakątków, a przede wszystkim do różnorakich kramów z pamiątkami, kawiarni, sklepów i restauracji. Częściowo deptak prowadzi po obu stronach Bystrzycy Dusznickiej. W Polanicy Zdroju działa aż 17 fontan. O najsłynniejszej i największej z nich trochę później. Zobaczycie również, jak wygląda nocą. Być może wielu z Was nie wie, że spacerując po Polanicy Zdroju, można poczuć się jak w Międzyzdrojach. Wszystko za sprawą Alei Gwiazd Koszykówki, na której znajdziemy odciski dłoni wielu wybitnych sportowców. Znajduje się ona wzdłuż głównego deptaka łączącego centrum z Parkiem Zdrojowym. Deptak ten otwarto we wrześniu 2007 roku. Znajdują się tu m.in. dłonie Mieczysława Łopatki, poczwórnego uczestnika igrzysk w Rzymie, Meksyku, Tokio i Monachium, Janusza Wichowskiego i Zbigniewa Dregiera, olimpijczyków z Rzymu i Tokio, czy Eugeniusza Kijowskiego, olimpijczyka z Moskwy. Idąc tędy wzdłuż rzeki, można dotrzeć do letniego toru saneczkowego. Płodzy zastąpiono tam kółkami, a śnieg stalową rynną. Długość toru to około 700 metrów, a saneczkarze mogą rozpędzić się do 40 km na godzinę. Często nad deptakiem rozbrzmiewa bicie dzwonów górującego tam zabytkowego kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od maja do września regularnie odbywają się w nim koncerty muzyki organowej i kameralnej, które przyciągają fanów muzyki poważnej. W 1945 roku Polanica otrzymała prawa miejskie. Początkowo nazwa miejscowości brzmiała Puszczyków Zdrój. Obecna nazwa istnieje od maja 1946 roku. Na pamiątkę 50. rocznicy nadania praw miejskich w 1995 roku w centrum miasta stanął obelisk z tablicą pamiątkową. Na tablicy znajduje się herb miasta oraz napis 1995, 50 lat praw miejskich.